Ja może powiem, że oprócz tego, że pan Mariusz jest wybitnym sportowcem, to miałem teraz okazję z nim się przejechać troszeczkę samochodem i stwierdzam, że jesteś bardzo dobrym kierowcą, bo pierwszy raz w życiu miałem taką przejażdżkę po mieście. Naprawdę podejrzewam, że Hołowczyc miałby tutaj problemy pewne u nas w mieście. Pierwszy raz jechałem, do tej pory nie mogę dojść do siebie. Czy to przepisy się stosuje? Przepisy się do mnie stosują. Przepisy się do mnie muszą czasami dostosować. A że mandaty są, no to... Zadałem pytanie właśnie tutaj panu Mariuszowi, czy płaci mandaty. Mówi, że w całej Polsce nie płaci mandatów. Jedynym mieście, gdzie płaci, to u siebie, we własnej miejscowości. Płaci mandaty, bo nikt go nie lubi z zazdrości. Tak powiedział pan Mariusz. No tak jest, no nic się nie poradzi na to. No, czyli co, chłopaki, skończyły się pytania już? Śmiało. Pytajcie śmiało. To znaczy, jakie odżywki? Przede wszystkim te cały skład odżywek, jest tego mnóstwo. Zatem macze, kreatyna, aminokwasy. To wszystko jest potrzebne, dlatego że w normalnym jedzeniu tyle nie ma tego, a przy dużym obciążeniu fizycznym troszeczkę tego wszystkiego jest potrzebne. Tak na początek trudno mi wybrać, którą najlepsza. Dlatego że ja wszystkie odżywki, czy kreatyna, aminokwasy, BCA, rozgałęzione, jedne, drugie takie, białko, kolageny, żelatyny, ja to wszystko sobie biorę akurat. Więc sporo tego mam, więc nawet trudno mi powiedzieć na chwilę obecną, które by były takie najlepsze. Czy magnez jest potrzebny, potas jest potrzebny, kreatyna jest potrzebna, aminokwasy również, białko również, bo ci wagę przytrzymuje, więc trudno mi było teraz wybrać, na, tak powiedzieć, która akurat jedna byłaby... Dla początkujących, no troszeczkę białka i kreatyny, troszeczkę, żeby to wszystko tak trzymało się kupy. To jest przede wszystkim to. Białko, kreatyna, aminokwasy. Takie podstawowe na początek. Tylko od razu mówię z góry, jest to troszeczkę droga przyjemność. Sam wiem, ile to początkowo mnie kosztowało. Na chwilę obecną już za to nie płacę, dlatego że sponsorzy mi dają odżywki. Po prostu tyle, ile potrzebuję, oni już mi dają. Ale na początku sam musiałem, do pracy szedłem i później powrót. I kupowanie z własnej kieszeni było, więc wiem, że droga przyjemność. Sporty siłowe, to jest to droga przyjemność, mogę powiedzieć. Jakie posiłki? Przede wszystkim systematycznie. 3-4-3, ja tak jak dla was nawet, 3 razy dziennie systematycznie o jednych godzinach. Między 9 i 10 przykładowo mówię tak. Śniadanie, między 13-14 obiad i później kolacja. Systematyczne o jednych godzinach, dlatego że organizm się wtedy przyzwyczaja i adoptuje i wtedy można powiedzieć, że już coś wtedy z tego będzie. A raz zjesz o 12, raz śniadania nie zjesz, nie, to nie idzie w parze. Musi być w miarę systematycznie wszystko ułożone. Tak samo treningi. Tak, akurat to jest trening taki zróżnicowany, dlatego że rano mam trening podobny do ciężarowców, dlatego zarzuty, rwania, przysiady. Typowy trening na siłowni, jak jest. Przysiady, martwy ciąg jest robiony, plecy, podciąganie na drążku. A wieczorem, no, przerzucanie kul, przerzucanie. To te konkurencje, które są na zawodach, codziennie robię 3. Jednego dnia robię na przykład kule, schody, plus do tego jeszcze jakąś oponę. Na drugi dzień przeciąganie ciężarówki i coś jeszcze. I tak co trzeci dzień zmiana idzie. A ja mam takie pytanie, bo słyszałem też w telewizji, że gdzieś tam pan przeciągnął tą ciężarówkę chyba ileś tam metrów bliżej i okazało się, że był hamulec zaciągnięty, tak? To prawda? Może nie to, że był hamulec zaciągnięty, tylko to był samochód używany. A wiadomo, jak to w tych ciężarowych samochodach, że mają zbiorniki z powietrzem i tam prawdopodobnie za którymś razem to powietrze uchodziło. No i tak zrobiło się, że ten samochód, była jakaś przerwa 15-minutowa i ten samochód zgasili i go odpalili z powrotem i hamulce przyłapały. No i przyszło mi także na delikatnie hamulcu. Można powiedzieć zaciągniętym, czy przyłapały hamulce i musiałem go tak na zamiast 35 metrów, to przeciągnąłem chyba 8 czy 9 metrów i mi to wystarczyło już, żeby się wykończyć. Potem dopiero godzina przerwy była, czy 20 minut przerwy i z powrotem było. Więc taki można powiedzieć przypadek i nie przypadek. Różnie można by to było interpretować. To znaczy od dzieciaka się zajmuje sztukami walki i sportami siłowymi. Przede wszystkim tylko tym.
Od dzieciaka się tym zajmowałem. Piłka zbytnio mnie nie pociągała, tak od czasu do czasu pobiegać trochę, ale cały czas tym.